Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo, a będziemy testować kolejny podkład, tym razem coś co kupiłam jakiś czas temu i jest to podkład z firmy Max Factor Facefinity 3 w 1. Dlaczego 3 w 1? Dlatego, że ma w sobie podkład, korektor i bazę podkład. Tak pisze producent i myślę, że coś może w tym być, dlatego, że jest to podkład długotrwały, który bardzo długo utrzymuje się na naszej skórze i ma bardzo dobre krycie. Tak, jest tutaj SPF 20, czyli bardzo dobrze, bo mamy ochronę przeciwsłoneczną, zawsze ten SPF jest, nawet jeśli nie stosujecie może jakiś kremu czy coś takiego, to jednak będziecie chronieni w jakikolwiek sposób. I ja mam kolor Warm Almond 45. I muszę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o ten kolor, to na początku myślałam, że będzie to dla mnie kolor za ciemny, kiedy go kupiłam, bo wiecie, w drogerii to jednak to nie jest to samo, jak bierzecie próbkę i przetestujecie. Ja kupowałam te podkłady na szybko, ten i pamiętam właśnie, to było w Rossmanie na ostatnim urlopie i ten z L'Oreal Too Much. I właśnie myślałam, że to będzie kolor za ciemny. Jednak okazało się, że trafiłam w dziesiątkę i jest to kolor idealny do mojej skóry, ale ta skóra nie może być opalona, jako że ostatnio w Anglii były dość ciepłe dni i naprawdę, nawet niechcący się troszeczkę opaliłam, to jednak jest on teraz troszeczkę za jasny. Muszę Wam powiedzieć, że jednak podkład wspaniale wtapia się w skórę. Nie widać żadnego efektu maski, nic takiego nie ma miejsca. Dodatkowo no, jest delikatna różnica między moją szyją a tym co mam na twarzy. Widać, że jest troszeczkę jaśniejszy, jednak myślę, że ta różnica nie jest aż tak bardzo widoczna, z czego niezmiernie się cieszę. Powiem Wam, że bardziej nastawiałam się na ten podkład z L'Oreal, że on będzie fajniejszy. I na początku zaczęłam stosować tamten, jednak uważałam, że ten True Match to jest kompletny bubel. I spróbowałam tego z Max Factor i powiem Wam, że zaskoczyłam się. Naprawdę jestem z niego zadowolona. Używam go już od jakiegoś miesiąca i daję radę. Jednak cena w drogerii to jest 55 zł i przestrzegam Was, nie kupujcie tego podkładu za tak wysoką cenę, bo nie warto. W Rossmanie ja go kupiłam za około 30 zł, coś takiego. Wtedy na tej promocji minus 49% i wtedy jak najbardziej się opłaca. Dodatkowo na różnych drogeriach internetowych też można znaleźć go o wiele, wiele taniej. Także nie kupujcie w drogeriach za cenę regularną, bo nie ma to sensu i tylko niepotrzebnie wydajecie większą kasę. Mam go właśnie teraz na sobie, pokażę Wam jak go nakładałam, jak moja skóra wyglądała przed. Mam wiele niedoskonałości na twarzy ostatnimi czasy. I powiem Wam, że ładnie je przykrył, można budować to krycie, krycie naprawdę jest dobre, można je budować i przez to właśnie widzę, że jednak ma jakąś tam domieszkę korektora, bo ładnie te wszystkie zaczerwienienia, ten kolor cały wyrównał, przykrył. Na twarz nałożyłam wcześniej tylko krem Jean Zinc, ten z Origins i co, teraz przejdźmy do nałożenia podkładu. Jak zwykle pompeczkę taką dozuję sobie na wierzch dłoni. O, możecie zobaczyć, podkład zostaje na miejscu, nie jest on zbyt lejący. Bardziej zachowuje się jak taki krem. I biorę swoją gąbeczkę Real Techniques i nakładamy. Jeszcze jednej pompeczki i zobaczcie, na tej połowie twarzy już mam podkład, na tej nie i wydaje mi się, że widać różnicę. Ta skóra jest bardziej ujednolicona, jednak te moje niedoskonałości, które mam, nie są jeszcze aż tak bardzo zakryte, jakbym chciała, ale akurat przy tym podkładzie krycie można budować i tak też tym razem zrobię.
Okej, podkład jest nałożony. Wygląda on w ten sposób. To jest jedna warstwa plus na niedoskonałości. Szczególnie tutaj nałożyłam drugą warstwę. Mogliście to zobaczyć. Wydaje mi się, że skóra naprawdę jest fajnie ujednolicona. On się ładnie tak wtapia. Sprawia, że rzeczywiście tego podkładu aż tak bardzo nie widać na twarzy. I już zauważyłam, że jest tak delikatnie ta buźka rozświetlona. Na jakich cel jest ten podkład przeznaczony? Muszę powiedzieć, że nie używałabym tego podkładu, jeśli bym miała cerę ekstremalnie suchą albo ekstremalnie tłustą. Najlepiej sprawdzi się u cer mieszanych, które są może delikatnie przetłuszczające się, delikatnie przesuszające się. Jednak cery normalne na pewno będą zadowolone, cery mieszane też powinny być. Ja mam cerę mieszaną, która czasami mi się bardziej przetłuszcza w strefie T, a czasami mi się przesusza. To zależy właśnie od dnia, co nakładam na swoją twarz. Dodatkowo ten Warm Almond, ten mój kolor, jest to kolor beżowy, bez żadnej domieszki różu, z czego bardzo się cieszę, bo ja nienawidzę podkładów różowych, nienawidzę wyglądać, mieć na twarzy w ogóle jakiegokolwiek różu. Ja mam cerę bardzo beżową i która musi tak wyglądać. Widzicie, moja szyja też nie ma żadnych zaróżowień, jest beżowa. Teraz jeśli chodzi o opakowanie jest bardzo fajne, tutaj jest szklane, wygląda dość ekskluzywnie, z pompką, wszystko jest bardzo higieniczne, ale teraz większość podkładów jest albo z pompką, albo w tubce, ale mi się bardzo podoba. Tutaj właśnie jest zamykane, tutaj mamy wieczko, pompeczka, fajnie wszystko nam produkt dozuje. Żeby pokryć moją całą twarz, ja potrzebuję takie dwie pompki i wydaje mi się, że to będzie produkt dość wydajny. Ja używam go od miesiąca, używam go tak co drugi dzień. Jak widzicie, tyle dopiero zużyłam. Także jak najbardziej na plus. Należy użyć ten podkład w ciągu 12 miesięcy. Mamy tutaj 30 ml produktu, czyli jest to pojemność standardowa. Myślę, że ten podkład należy przypudrować. Wtedy naprawdę on zostaje nam na dużo, dużo dłużej i ładnie wygląda. I naprawdę powiem wam, że ta skóra nie wygląda na tak bardzo... Jest delikatnie zmatowiona, ale też rozświetlona i tutaj jest taki bardzo fajny balans między właśnie tym rozświetleniem a zmatowieniem i bardzo mi się to podoba. Ja nie lubię już, kiedyś miałam taką fazę, że bardzo lubiłam podkłady matowe, które tak silnie matowiły moją skórę, że nie było widać żadnego w ogóle świecenia. Teraz lubię, jak ta skóra jest taka rozświetlona, taka młodzieńcza, naprawdę mi się to podoba. Myślę, że to by było na tyle w tym momencie. Pokażę wam się za kilka godzin, jak ten podkład będzie wyglądał i jak będzie się u mnie utrzymywał. Po kilku godzinach od nałożenia podkładu, zazwyczaj jest to około 5, dzisiaj też, możecie zobaczyć, jak ten podkład wygląda. Tak, ja wziąłam lusterko, żeby właśnie też z wami wspólnie sobie popatrzeć. I wiecie, co zauważyłam? Przede wszystkim, właśnie myślałam o tym, żeby wam to powiedzieć, przede wszystkim zaczął mi się już świecić na nosie. Niestety już zaczyna się pomału świecić i to nie jest fajne. I kiedy na przykład przykładałam dłoń tak i obrabiałam dla was filmik kolejny, to on się też delikatnie ściera. Czy z nosa, czy z twarzy, potrafi się zetrzeć. I wtedy tak wygląda dość nieestetycznie, bo są takie delikatne plamy. Jednak myślę, jakby go przypudrować, albo ja jestem bardziej fanką bibułek matujących, to wyglądałby dobrze przez kolejne 5 godzin. Tak mi się wydaje. Ja go noszę czasami do pracy właśnie na 8-9 godzin i jak przyłożę właśnie tą bibułkę matującą, to cały czas wygląda całkiem dobrze. Nie uwydatnia mi żadnych suchych skórek, nic takiego. Fajnie się wtopi w tą twarz. Ale właśnie to błyszczenie troszeczkę mnie denerwuje, tym bardziej, że ja mam taką skórę mieszaną, czasami tłustą, czasami suchą, ale nie aż tak tłustą, żeby musiał tak bardzo mi to samą uwydatnić. Jednak myślę, że to jest jeden z lepszych podkładów drogeryjnych na rynku z firmy Max Factor. Nie spodziewałam się tego, że będzie aż tak dobry, bo jakoś za tą firmą nie przepadam. Miałam kiedyś, pewnie też miały się taki epizod w swoim życiu, kiedy były popularne, tak z 5-6 lat temu, popularne te podkłady z Max Factor Lasting Performance i też go miałam i pamiętam, że miałam odcień o wiele, wiele za ciemny, to była jakaś masakra i on tak się błyszczał, ale ja twardo właśnie go używałam, koniec i kropka, cały czas go kupowałam, nie wiem dlaczego tak się bardzo na niego uparłam i dlatego miałam złe doświadczenie z tą firmą. I myślałam, że ten podkład też taki będzie, jednak nie, jest dobry. Co mi się w nim bardzo podoba, to jego krycie, to jak ujednolicił mi kolor.
I to, że on nie jest taki matowy, jest taki rozświetlający, taki półmat bym powiedziała, w stronę rozświetlającego. Tak, fajne jest to, że ma tę bazę pod makijaż, korektor i podkład w sobie, że mamy tutaj trzy w jednym. Nie jest on za ciężki, nic mi po nim nie wyskakuje. Te krostki to jest w ogóle inna bajka, tu chodzi o coś innego, a kolor to jest właśnie Warm Almond. Nie wspomniałam Wam o tym wcześniej, ale gama kolorystyczna jest dość spora i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są kolory takie właśnie beżowe, są też kolory różowe, ciemniejsze, jaśniejsze. Jest w czym wybierać. Pompka, mówiłam, opakowanie fajne, estetyczne, podoba mi się. Cena, można go znaleźć o wiele, wiele taniej na Allegro, na stronach internetowych za około 30-35 zł, także nie ma co przepłacać w drogerii, bo jak macie wydać 60 zł, to już macie prawie dwie takie butelki takiego podkładu i możecie po prostu spokojnie sobie wypróbować. Moja ocena tego podkładu, ten podkład jest fajny, warto go wypróbować, warto po niego sięgnąć, bo może się sprawdzić i u skór takich delikatnie tłustszych, i u skór takich delikatnie suchych, nie przesusza, nie przypuszcza za bardzo, może nie dla skór ekstremalnie tłustych, ekstremalnie suchych, bo wtedy będą się działy, mi się wydaje, złe rzeczy. No, co mi się właśnie nie podoba, to to, że mi się błyszczy na tym nosie, no kurczę, nie podoba mi się to. I co jeszcze zauważyłam, że ma taki, jest trochę taki pudrowy też na twarzy, wiecie o co chodzi, że fajnie by było, może do tego powinnam użyć jakąś mgiełkę, czy niektóre dziewczyny polecają użyć wodę termalną, żeby ten makijaż ujednolicić, żeby to fajnie scalić i zdjąć tą pudrowość z twarzy. Muszę to wypróbować i ciekawe jakby wtedy wyglądał. Ja jestem z niego zadowolona, on właśnie fajnie się sprawdza na co dzień. Na jakąś większą okazję bym go nie użyła. Fajnie, że ma ten SPF, bo zawsze nas chroni. Tu jest SPF 20, też o tym już wspomniałam. Także tak, możecie zobaczyć jak on wygląda po 5, około, to jest około 5 godzin później. Ja powiem Wam, że pewnie, może kiedyś do niego wrócę nawet. Zużyję go, pewnie wypróbuję jakieś kolejne, ale będę właśnie o nim pamiętać, że taki podkład jest na rynku i że jest fajny. Tak, dajcie znać, czy ta recenzja Wam się podobała, czy Wam pomogła, mam nadzieję, że tak, że albo Was zachęciła, albo Was zniechęciła do tego podkładu. Dajcie znać, co o tym myślicie i to by było już na tyle. Trzymajcie się, kochani, do następnego filmiku. Pa, pa!